tej strony Justyna Jusia, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj nieco inne wydanie, bo w samochodzie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony parku rozrywki Mandoria, w którym miałam przyjemność być w ostatnim czasie, a mianowicie 14 października tego roku. Dostałam darmowe wejście do parku rozrywki z racji tego, że był to dzień nauczyciela. Mogłam pojechać, zobaczyć, jak wszystkie atrakcje działają. I powiem Wam, że troszeczkę się zawiodłam, bo część atrakcji była niedostępna. Po prostu wyłączona z obiegu, większość kawiarni była już zamknięta. A był to piątek, godzina 16. I w tym dniu Mandoria była czynna do godziny 20. Niestety z części atrakcji nie mogliśmy skorzystać. Druga część atrakcji była przeznaczona tylko i wyłącznie dla małych dzieci, więc również nie mogłam z nich skorzystać. Weszłam właściwie na 4-5 atrakcji. Pierwszą atrakcją była kolejka Merkant, do której była dość długa kolejka. Obsługiwała jedna pani, a przejazd był naprawdę dość krótki. I to jest jeden z roller coasterów w Mandorii. Uważam, że jak dla dzieci to kolejka spoko. Następną atrakcją była karuzela Klejnot, która była dość przyjemna. Później poszliśmy na samoloty. Nie pamiętam, jak ta atrakcja się nazywa. Aczkolwiek chodziło o to, że po prostu siadało się w takich ala samolocikach. Pan włączał mechanizm i była to karuzela, ale znajdowały się pod spodem pedały. Jeżeli się pedałowało, to automatycznie samolocik leciał do góry. Następną naszą atrakcją była kolejka Carrara. Podwójny przejazd, prędkość całkiem spoko. Dużo takich ostrych zakrętów miała i wydaje mi się, że fajna kolejka dla młodzieży oraz dzieci. I właściwie ostatnią atrakcją, na jakiej byliśmy, była to kolejka pod tytułem Mroczny Dwór. Właściwie nie wiedzieliśmy, na co idziemy. Weszliśmy do takiego jakby podziemia specjalnie zbudowanego i okazało się, że jest to kolejka, tylko niezwykła kolejka. Kolejka, która wiadomo, jedzie po torach, góra, dół, są jakieś spadki, zakręty, wagoniki kręcą się, a co najfajniejsze, ta kolejka jedzie po ciemku. Przy wsiadaniu światło jest zapalone, aczkolwiek jak ma się zacząć przejazd, operator wyłącza światło i jedziecie w zupełnej ciemności. I jak dla mnie ta kolejka jest na bardzo duży plus, bo nie dość, że są emocje związane z tym, że jedziemy do góry, na dół i kręci nas w każdą stronę, to dodatkowo jest ten moment grozy, bo nie wiemy, co się dzieje i co tak naprawdę będzie dalej, bo to światło jest zgaszone i nic nie widzimy. Więc naprawdę jest to dość ciekawa kolejka. Polecam młodzieży i dorosłym. Dzieci raczej bym nie zabierała na taką kolejkę, bo wydaje mi się, że jest zbyt ekstremalna dla maluchów, więc lepiej, żeby skorzystały nieco starsze osoby z tego. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest to najfajniejsza kolejka w całej Mandorii. Jeżeli miałabym krótko podsumować, to Mandoria dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym naprawdę na plus. Aczkolwiek dla starszej już młodzieży bądź dorosłych niekoniecznie. Jeżeli oglądaliście wcześniejsze filmiki moje, to wiecie, że jeżdżę do Energylandii, gdzie mam też to porównanie, jak to wygląda. Też nie można porównywać parku, które ma ograniczone miejsce pod dachem, i to trzeba zaznaczyć, pod dachem, a takiej Energylandii, która ma kilkanaście hektarów i to się cały czas rozrasta, więc pod tym względem organizacji i aranżacji wnętrza Mandoria naprawdę wygląda dość ciekawie i przykuwająco. Aczkolwiek jeżeli chodzi o te atrakcje, to naprawdę z dziećmi warto. Jeżeli filmik Wam się podobał, bardzo proszę o zostawienie subskrypcji na kanale oraz łapkę w górę pod tym filmikiem. Jeżeli chcecie, mogę nagrać filmik, który będzie porównaniem obu tych parków. Oczywiście z zaznaczeniem tego, że Mandoria jest parkiem rozrywki pod dachem, a Energylandia jest parkiem, który rozrasta się cały czas.
Takie porównanie mogę nagrać pod względem atrakcji, pod względem kawiarni, atmosfery, godzin otwarcia i tego typu innych rzeczy. Więc jeżeli chcecie, to napiszcie mi w komentarzu, to postaram się taki filmik umieścić. A już dzisiaj żegnam się z Wami i zapraszam na kolejny filmik, który pojawi się niebawem. Dziękuję za poświęcony czas, za obejrzenie, za subskrypcję, za lajki, za wszystkie komentarze. Bardzo serdecznie dziękuję. Pa!